Lisie naprawianie, zaczynamy! No właśnie przywiozłem autem taką właśnie oto paczkę. Jest tu coś DJI, więc zapraszam. Uła! Uła! Orwo! Double ply! Co tu może być? Przygoda Maryla. Pyszocha Maryla. Laskowik. Ła. Tu bez opisu. Ale niedługo przesłuchamy te taśmy. Fajne, bo to są duże szpule. W zasyłce są jeszcze jakieś fajne schematy. Też zobaczymy, o co chodzi. Wzmacniacza zapewne. No i tutaj perełka. Patrzcie na te wielkie wypełniacze z Kolumbii. O co to chodzi? To tak przez granicę, że przeszło. A303R. Niby zwykły pionier. Ale zobaczcie, co ma w środku. Tak na szybko przez kratkę. Już tu się nie kleją fakty. Rozbieramy. Jak widać, z tyłu, poza gniazdkiem tego typu do załączania innych podzespołów i wtykiem komputerowym, według mnie jest to dobre posunięcie, bo to jest i duża moc i łatwiej dostępne przewody. Solidny wtyk po prostu. Nic bardzo się nie zmienił, tak? Dobra, radiator już taki fajny. Więc zajrzyjmy do środka. Mamy prawdziwe DIY. Do it yourself. Prawilne. Wow, nawet nie wiem, od czego zacząć. Tu jest tyle rozwiązań, tyle płytek. Najlepsze jest to, że front panel też jest praktycznie w pełni funkcjonalny. To co? Może po kolei. Chociaż... rozpraszamy te olbrzymie Nishikony. To jest duża płyta. To zacznę od niej. Z mostem prostowniczym, takim solidnym, plus radiator. Trochę to pograło. On jest może letni. Kondensatory są super zimne. Lecimy tutaj obok. Mamy moduł Soft Start. Moduł Soft Start. Teoretycznie trochę na wyrost, ale przy delikatnej instalacji to naprawdę dużo daje, bo nie ma takiego strzału w sieci. Więc mega, mega dobry pomysł, żeby to tu było. A dlaczego to jest takie? Dlaczego ten soft start może się przydać? Mamy gigantycznego troida naszej produkcji. TS300VA, zobaczcie, on ma fajne 2x37V plus odczep 9 na zasilanie logiki. Zaraz zobaczymy. Tak, ten odczep gdzieś tam idzie i coś tam gdzieś zasila. Okej, później jeszcze ogarniem, bo jak ja to zobaczyłem, to po prostu nie mogłem się połapać, co jest co. Ale teraz tak, mamy tutaj transformator, który zasila tą płytkę, plus minus zasilania. To jest jakaś zaawansowana chyba płytka. Włączę trochę światła. Mamy nawet podregulowanie. Dosyć fajnie wyglądające kondensatory, 5600 pojemności, sporo. Dodatkowo cały czas pozostał oryginalny transformator standby, ten standby działa jak najbardziej. Co jeszcze tutaj mamy takiego? Zaraz chyba przejdziemy do sedna, tak? Bo tu mam jeszcze moduł zabezpieczenia głośnikowego z detekcją temperatury również. Tak, odcina i włącza nam tutaj głośniki. Tu wszystko idzie do przełącznika kolumn, więc jest to tak, to funkcjonalne jest jak najbardziej. Potencjometr na silniku, przewody są podłączone, więc prawdopodobnie wszystko działa z oryginalnego pionierowskiego pilota. Tu mamy troszeczkę na przekaźnikach selektor. Tu widzisz, że chyba jakiś jest stabilizator liniowy skitrał. Jakiś elemik siedzi, tak.
więc super. No tutaj też jest część płyty oryginalnej. Widzę, że te oryginalne też złącza Cinch mają tutaj udział. No dobra, odwrócę go i zobaczymy do końcowy mocy. Jak widzicie, kawał solidnej końcowej mocy. I teraz nie wiem, czy tu było, co więcej kosztowało, czy praca, która jest to włożona, bo jest naprawdę sporo tego, czy elementy, które tutaj widzimy, też jest tego sporo, też jest spory tutaj nakład kosztowy poniesiony. Przewody strasznie grube, czyli można powiedzieć, solidnie jest to wszystko wykonane. No ta filtracja, zobaczymy, czy będzie widać. Widać, słuchajcie. 10 tysięcy na 63 V. Można powiedzieć, że tu jest 20 tysięcy na gałąź. W sumie mamy 40 tysięcy mikro filtrację. Pewnie to nie jest prawidłowe opowiedzenie tej sumy, tych kondensatorów. Ale 20 tysięcy na gałąź to jest totalnie. Oczywiście żadnych brumów nie słychać. Na razie trochę słuchałem dubstepu i trochę takiej muzyki elektronicznej na iPhone'ie. Polecam kanał Oliwki. Dużo fajnych bitów. Jest na czym pogonić sprzęt. Wracając, zobaczcie jeszcze, ile wieczorów ktoś poświęcił, jeżeli grzebie tak jak ja. Może dni. Szacun, szacun, panie darczyńco. A ten sprzęt oczywiście nie będzie się nudził, bo dostałem go jako albo sobie poużywaj, albo sobie rozbierz na części. Jest sporo części, jest sporo modułów, ale naprawdę byłoby mi szkoda tej pracy. Dlatego sprzęt ląduje jako mine do warsztatu, gdzie wiem, że mogę pocisnąć. Jeszcze poczytam specyfikację tych modułów A130B, ile mogę z omami zejść. I tyle, słuchajcie. Wow. Co myślicie o takim nakładzie pracy? Pewnie szaleństwo, tak? Ale faktycznie, że komuś się chce. Szanuję, szanuję, dziękuję i pozdrawiam. Bajo.